Studiuję architekturę krajobrazu, jestem na pierwszym roku studiów magisterskich. Jestem na architekturze krajobrazu na trzecim roku. Przyznam się, że nie wiedziałam, że architektura krajobrazu to jest kierunek dla mnie. Wybrałam kierunek, ponieważ lubiłam rysować, interesowałam się biologią i te przedmioty trzeba było, biologię trzeba było zdać i jest egzamin z rysunku odręcznego. Wiedziałam, że to będzie coś związanego z jakąś twórczą pracą, z projektowaniem. Generalnie przygotowywałam się na architekturę zwykłą, ewentualnie na wzornictwo przemysłowe, a moi rodzice są też architektami krajobrazu, znaczy po architekturze krajobrazu, a nie pracują w zawodzie, więc to był dla mnie taki oczywisty wybór tam gdzieś z boku. Jak się nie uda, to będzie tu, ale powiem szczerze, że jestem zadowolona, że przyszłam tutaj. Gdy tu przyszłam, byłam bardzo zaskoczona, po czym trochę zawiedziona, ale gdy jestem teraz już na studiach magisterskich, dołączyłam do koła, zostałam prezesem, odnalazłam się i naprawdę zakochałam się w tym kierunku. W tym momencie uważam, że najciekawszym przedmiotem jest fakultet, co prawda, ale to są współczesne trendy w projektowaniu krajobrazu. Ja akurat za najciekawszy uważam przedmiot, który jest fakultetem, którego obecnie nie ma, nad czym ubolewam, to jest fitoremediacja. Bardzo mi się podoba, bo on jest bardziej artystyczny. To prowadzą ludzie z Katedry Sztuki Krajobrazu i to jest bardziej moja bajka niż jakieś tam, powiedzmy, techniczne szczegóły. Fitoremediacja to jest technologia oczyszczania środowiska za pomocą roślin wyższych z zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza. I to jest temat bardzo na czasie, bardzo przyszłościowy i interesujący. Wiadomo, że studia na SBGW to też są jacyś ciekawi ludzie, których się poznaje. Studia w SBGW to jest o wiele więcej niż nauka. Przede wszystkim jest to dla mnie koło naukowe architektów krajobrazu, w którym aktualnie jestem prezesem. Jestem też w samorządzie wydziału, a także w inkubatorach przedsiębiorczości. Różne ciekawe, niszowe rzeczy można robić po architekturze krajobrazu. No i jest to na przykład projektowanie cmentarzy i sztuka związana właśnie z cmentarzami, czym ja się też mam zamiar zajmować. Osoby poznałam tutaj, z którymi wiem, że mogłabym założyć firmę. Jest to cała masa inspiracji. Że ten kierunek jest bardzo wszechstronny i troszeczkę jest, chyba ta wszechstronność jest niedoceniana. Można bardzo wiele po nim robić, tylko trzeba po prostu na pewnym etapie nauki znaleźć swoją taką niszę, w którą się wejdzie. Praktycznie większość nas jest dziewczyn, więc chłopaki na architekturę krajobrazu.